Firma Rafako zamierza złożyć wniosek o upadłość. To pokłosie środowej decyzji Tauronu, który poinformował, że wzywa spółkę do zapłaty ponad 1 300 000 000 zł kar umownych i odszkodowania. Żądania Tauronu są związane z problemami w eksploatacji bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Od momentu ukończenia budowy bloku regularnie pojawiały się problemy z jego użytkowaniem. Kilkukrotnie blok przerywał pracę. Dziś władze Rafako podczas konferencji prasowej stwierdziły, że cała sytuacja jest absurdalna i żaden sąd nie przyzna Tauronowi takich pieniędzy. My uważamy, że usunięcie tych usterek jest w koszcie około 15, może 20 milionów złotych, bo oczywiście te usterki są i to jest absolutnie zrozumiałe. Uważamy, że nie ma wad projektowych. To jest bardzo ważna, deklaracja, tak? Absolutnie uważamy, że żadnych wad projektowych nie ma. Dzisiaj, to jest informacja z przedwczoraj czy przedwczoraj, 52% bloków energetycznych zainstalowanych w Polsce z różnych przyczyn nie działa. Jesteśmy na granicy blackoutu energetycznego. Dlatego polską racją stanu w takich sytuacji jest zapewnienie, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Wczoraj władze Tauronu Wytwarzanie stwierdziły, że winę za problemy z blokiem energetycznym w Jaworznie ponosi spółka Rafako, która ich zdaniem popełniła błędy projektowe i realizacyjne, które spowodowały powstanie wad fizycznych w inwestycji i pokazały przykłady. Chcemy Państwu przedstawić uszkodzenia, jakie wystąpiły na bloku. Macie Państwo palnik pyłowy, luty 2020. Jest to, tak wygląda palnik, który przepracował około 6 miesięcy. To jest ewidentny błąd projektowy, wadliwy dobór materiału. Trudno sobie wyobrazić, żeby palnik po 6 miesiącach wyglądał w ten sposób. Wcześniej spółka Rafako zarzucała Tauronowi, że problemy w eksploatacji bloku 910 wynikają ze spalania złej jakości węgla.